A dlaczego też warto mieć ten krążek w wersji fizycznej? Moim zdaniem, bo jest też książeczka. Ja na przykład z niej dowiedziałem się z ostatniej strony, że executive producer, czyli producent wykonawczy, to Agata Pietras, tam jest podpisana. Twoja dobrze córka. Przeczytałeś? Dobrze przeczytałem, tak, prawda? Wszystkie litery po kolei, ale zdziwiłem się. No bo z tego co wiem, Agata ma swoją firmę modową, Modliszka, tutaj producent wykonawczy. Jakie było jej zadanie? Praca przy płycie, to jest mnóstwo maili, mnóstwo, na przykład widzisz, ja nie musiałam już, nie musiałam patrzeć na sesję zdjęciową, czy jakieś zdjęcia, które po koncercie mi robiono i tak dalej, to było jej rolą. Super. Ona po prostu, wiesz, ja nie muszę tego robić i nie chce mi się, przepraszam, ale... Ale potem bierzemy, a ona oczywiście jest po to, żeby pomagać, żebym nie musiała się brać za to, tak? Bo ja mam naprawdę mnóstwo innych działań. Zresztą Agata w ogóle sprawdza wszystko przy sesjach zdjęciowych na przykład. Wiesz, jakie kreacje dla mnie przygotowano. Chyba córka to jest taka najbliższa osoba, że już nikt cię lepiej nie zna, prawda? Właśnie modowo czy urodowo ufasz w 100% i to jest po prostu trafiony wybór. Czasami się z nią trochę, prawda? A, okej. Okay. Ale to mam prawo, to jest naturalne, wiesz. Ja jestem takim artystą, który nagrywa, ale też śledzę, tak? Patrzę, czy to zdjęcie mi się podoba, czy Jezu, jest tego naprawdę mnóstwo. No więc dlatego dodatkowe ręce do pracy to jest złoto. To jest złoto, to wiesz. Przeczytaj sobie co jest napisane na płytach światowych gwiazd, prawda? Tam bardzo dużo ludzi pracuje przy tym. Tak. Więc ja się tego nie krępuję. I nie masz czego, absolutnie. Nie, po prostu zastanawiało cudowne. Mnie tak technicznie, jako osoba, która nie ma pojęcia, jak powstaje płyta, jakie były zdania Agaty. I teraz na przykład mi się otworzyły nowe, że tak powiem, tutaj bramki w głowie, że to jest dużo też papierowej roboty stylizacyjnej, maili, wizerunkowej. Mnóstwo. Agata jest również od niedawna mamą, więc po prostu naprawdę poświęciła swój czas i bardzo dużo pracy włożyła w to. Ale jest szczęśliwa, że taką szatę graficzną ma właśnie ta płyta, że taka jest właśnie. Zawsze była tą jedną z pierwszych osób, którym puszczałam na przykład piosenkę. Mówię, co ty myślisz, jak sądzisz, prawda? No a starsza córka śpiewa w chórkach bajmu, więc... Kasia, podziwiamy od lat. Więc ja mam, jestem szczęściarą, mam je obie, chociaż czasami się kłócimy, oczywiście to naturalne. Niemniej, wiesz, mogę puścić jednej, drugiej piosenkę i ja wiem, że one mi doradzą i powiedzą szczerze. Potrafią też skrytykować? Szczerze, czasami są cholera jasne, jak nie wiem. A, to tak jest. A jeszcze jak Kasia jest w zespole, to też się zastanawiałem, czy to nie jest trudność, że jednak, no kurczę, taka bliska rodzina jest tak, nie, no Kasia czasami, wiesz, przerywa próbę, czy coś mówi, nie, mamo, a sobie, czy mogłabyś tak, jak myślisz, może by tak zrobić, może by zmienić? Ale ja wiem, że im zależy. Dla waszego dobra, dla dobra ogółu. Tak. Jaka się podziwiam, ale też obserwowałem ją wiele razy, jak byłem takim nastolatkiem, na przykład gdy miała zespół Kaszmir, to pamiętam do dzisiaj piosenkę Kapelusze, bo chyba na jakimś też Sylwestrze śpiewała, wtedy ją poznałem. A, to jest fajny numer. Taki właśnie energiczny i jak to jest, że moim zdaniem powinna być po prostu iść z tobą równo, że te kariery powinny być równe, a jednak stało się inaczej, że Kasia dzisiaj między innymi śpiewa w twoich chórkach, ale też robi swoje rzeczy. Tylko... Tak, niebawem usłyszycie no właśnie. Jej płytę, nad którą pracuję. Trochę to długo trwa, ale no, nie pospieszajmy artysty, prawda? Niech w swoim tempie to robi, to jest najważniejsze. Jest też panią swojego losu, bo ona te piosenki skomponowała, napisała teksty. Też musiała do tego procesu dojrzeć, żeby pisać. Ona śpiewała na początku po angielsku, później zaczęła pisać polskie teksty. Zawsze jej mówiłam, pisz polskie teksty, bo jesteś w tym kraju i jest łatwiejsza interakcja chyba z publicznością, zrozumienie. Oczywiście, bo ale teraz piszę piękne teksty i ja o tym wiem i to jest tak, jak ja daję jej swoje nowe piosenki, tak ona... Wzajemnie się wymieniacie. Tak. I też jej, ona wie, wie, kim ja jestem oczywiście i że powiem jej szczerze, jak najszczerzej. A czy Kasia podczas tej drogi artystycznej nie powiedziała ci kiedyś, mamo, jestem trochę rozczarowana tym, jak działa ten show biznes, że może tyle lat jeszcze pracuję ciężko, a jeszcze nie jestem na topie. Macie za sobą takie poważne rozmowy też na ten temat? No, miałyśmy. To, bo chcę, żebyście wiedzieli, że to wcale nie jest takie proste, jak niektórzy myślą, że tak znana osoba jak ja.
No po prostu zrobi pstryk i moja córka tak załatwi i będzie gwiazdą równoległą. Ale to nie chodzi o to, żeby ona ma inną barwę głosu, ona oczywiście jest inna, ona ma inny temperament. Chociaż czasami podobny do mnie, do mojego. Wiesz, ona bardziej niszową muzykę kocha, mm-hmm, wiesz, taką amerykański blues, rock, który zresztą mi się bardzo podoba, bo ona mnie tym zaraziła, pokazała mi takie grupy czy artystów, których właśnie w Polsce, wiesz, jest mało, tak, mało. I ja mówię, zresztą nauczyła się na Silverboxie, wiesz, grać. Na czym? Silverbox. Dobrze, ja wygoogluję. I słuchaj, i ma taką urodę fajną, wiesz, do tego, do tej... No właśnie, moim zdaniem jest stworzona i dlatego tak, pytam o to, bo jak człowiek jest taki na początku, że robimy i spotyka się z tym, że może to nie jest po prostu taki odbiór, na jaki liczył, to przychodzi to rozczarowanie, co jest mega naturalne. A potem może przychodzi pogodzenie, że wszystko w swoim czasie, że robię swoje. Musisz dużo przeżyć, mieć taką, jak to się mówi, grubą skórę. A to jest ciężkie, bo my jesteśmy artystami, jesteśmy ludźmi bardzo wrażliwymi i ktoś ci mówi albo pisze, że nigdy mogłabyś, wiesz, mamie buty czyścić, wiesz, albo to wszystko tobie rodzice załatwiają, albo przykre po prostu komentarze, przykre rzeczy. Tak. Dlaczego? Dajcie tej osobie się po prostu znaleźć swoje miejsce, bo to naprawdę jest ciężki kawałek chleba. To jako rodzic łatwe. Też przeżywałaś takie sytuacje, bo to nie jest tak, że jedna oczywiście, osoba... Że tak. Tylko cierpi, jak czyta takie oczywiście, rzeczy. Oczywiście, ale to by była inna zupełnie rozmowa pewnie dłuższa, bo jestem mamą i Kasia, wiesz, to jest tak, że jak za dużo było muzyki w naszym życiu, znaczy dużo, zawsze było dużo, trasy koncertowe, Kasia z nami jeździła, więc ona automatycznie po prostu nasiąknęła tą atmosferą, prawda? Są specyfiką tego po prostu zawodu. Przynajmniej zna plusy, minusy, jak mija czas, to człowiek... No, musiała pewnie się troszeczkę też nabrać dystansu. Tak. Nie każdy się z tym rodzi, muszę wam powiedzieć, nie każdy.